Goruś, stoisz przy choince? Ciekawe, jaką fryzurę będzie miał Ronaldo na meczu. To jest nasza... Nie, zaraz do wody, no. Będziemy go suszyć. No, to idziemy na redzką plażę. Taka nie za duża jest. Możemy pierwszy raz dzisiaj na spacerze z nim jesteśmy. Także tak obserwujemy, jak on się zachowuje. Mała czarna! Mała czarna! Goruś przyjechał z daleka. Dobra, idziemy na mecz. Do widzenia. Do widzenia. Zaraz zobaczymy, co zrobi na kaczki. Ma instynkt głowny, nie ma. Kaczki się w ogóle zwraca uwagę na kaczki, czy nie zwraca? Nie wiem jeszcze. Zobaczymy. Nie! Kiełbasy kaczki nie jedzą, Igor. Daj Gorusiowi. Ojej, 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 ojej. Goruś, chodź. Jak chcę pogłaskać kaczkę. Ty lepiej. No. Goro. Dawaj mu kiełbachę, bo on za kiełbachę leci. Pokręcaj go trochę. Goruś, no, Goruś pierwszy raz na, bez uwięzi. No, co Goruś zrobi z kaczkami? W konfrontacji kaczka kiełbasa krakowska, kiełbasa krakowska wygrywa, bo Goruś generalnie na kaczki nie zwraca uwagi kompletnie. No nie wiem, może to jest dobrze. It will be situation first water reaction. Pięknie. Pije sobie wodę, no proszę. Czyli wie, do czego jest woda z rzeki Reda. I przegryza sobie kiełbaską. No daj mu, daj mu. Dobra, daj mu. No, idziemy w takie miejsce, gdzie w zeszłym roku robiliśmy sobie lansowate fotki z ciocią Izą i z wujkiem Januszem i z Bonitą i z kim? Goro, ustaw się. A co, poczuł kiełbachę? Nie, niech nie pije tej wody. Igor. Dobra, daj mu, daj mu. Już nie wpadnie zaraz do wody, no. Będziemy go suszyć. No czekaj, ja ci dam jeszcze dla niego trochę kiełbasy, bo sam trochę zjadłem za dużo. Omerdał, czyli przeżył kontakt z brzęczącym tym. Z brzęczącym, to jest ślisko, trzeba przejść. Przeżył kontakt z brzęczącym motorkiem. Chodź Goruś, to jest lód. Goruś, chodź. Wiesz, tak cmokaj do niego. On lubi. Wie, o co chodzi z cmokaniem. Goruś, chodź. Chodź Goruś, chodź. No, to Goruś wizja lokalna. Pierwszy raz na miasteczku naszym w Redzie. Goruś! Chodź Goruś! Zimno, nie? Tam jest orlik. Nie, to na orlik nie idziemy. Raczej. Chodź Goro.
Goruś, chodź. O, jest bardzo przyjazny, lubi dzieci. Chodź Goruś, chodź. Chodź Goruś, chodź. Do ludzi bardzo pozytywny, taka pierwsza reakcja do ludzi bardzo pozytywnie nastawiony. I do zwierząt lgnie, nie ucieka przed dużymi psami. Wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Biegnie tam, gdzie są te duże psy. Także takie dwie pozytywne reakcje zaobserwowałem. Goruś, chodź! Ale jeszcze uczymy na smyczy, bo on jest drugi dzień na smyczy. Dopiero, także jeszcze nie jest obeznany. Przebiegnij się z nim. Bieg, 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 bieg. U nas w Redzie mamy takie pieski i możemy sobie brać torebki na kupy. A Goro za chwilę coś zrobi, jak znam życie. Bo przed chwilą chciał to zrobić w pokoju, w samym środku. Został w odpowiednim momencie powstrzymany. Goruś, chodź! Dużo zapachów, co? Dużo piesków tu było? Chodź, chodź Goruś, chodź! O, zakładamy. Idziemy do naszego parku w Redzie. To się nazywa skate park. Goruś, chodź! No chodź! Goruś! Bieg, 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 bieg! Goruś, first lesson, first socialization. No chodź Goruś! No idź, idź! No to idziemy. Jak na drugą próbę na smyczy, to i tak jest nieźle. Na prawo? No chodź, chodź. Dawaj go. Dawaj go, biegaj z nim. No to idziemy. Ładnie, ładnie. Teraz mi zrobi... Stanie? Gorusia pierwsze? Tak. No śli... Goruś, chodź. No to Goruś ogląda kaczuszki. Nie ruszaj, nie ruszaj. Co to jest? Co to jest, Goruś? No, idziemy w takie miejsce, gdzie w zeszłym roku robiliśmy sobie lansowate fotki z ciocią Izą i z wujkiem Januszem i z Bonitą i z kim? Goro, ustaw się. Goruś, co ty tam robisz? A to jest nasza redzka pani. Z dużym biustem. O, to idzie w Redzie. Welcome in Reda. Witamy. Co tu nam Asiczka dała? O, co my tu mamy? Co? Czekaj, ja ci się pobujam zaraz. O, krakowska swojska. Dla Gorusia. To będziemy ćwiczyć. Ale nie, zanim nie będę. Ja muszę troszkę tego zjeść. Ta krakowska jest zbyt dobra. Dobra. Daj mu kiełbachę, daj. Za dobre. No chodź, chodź. Goro, chodź, masz kiełbachę? Chcesz czy nie? Goro, nie wpadnie. Ej, to co byś zrobił, gdyby tam Goro wpadł? No bym wskoczył za nim. Nie ma kiełbasy, Goruś.
Kiełbasa się skończyła. No idź. Idź, Goruś. Idź. Idź, Goruś, idź. No idź, Goruś, idź. A idziemy, a możemy iść już tam w stronę choinki, czy nie możemy? Możemy. Co? No to idziemy do choinki. No to idziemy do choinki. Czekaj, daj mu podejść. Zobaczymy, co zrobi. Na razie się czai. Zobacz, czai się, merda. Merda, merda. I się czai. No Goruś, chodź, nie bój się. Żaden nie chce podejść. Bo ja się boi, bo... A to jest suczka, tak? Albo jej, to tam jest bez różnicy, czy jest pies, czy suka. Tylko on jest duży, się boi. Goruś jest malutki. Goruś ma 3 miesiące. On pierwszy raz widzi czarne, bo on żyje ze swoimi w stadzie, to one są wszystkie białe. Trzymaj go, Igor. Trzymaj go, on się chce bawić. No. Ona też chce się bawić, no. Tylko jak widzi dużego, a jeszcze większe od niej, to... Wtedy się boi. To pierwsze spotkanie z jakim z kudłatym pieskiem mamy ze sobą. No nie bój się, chodź. Bo Goruś jest przyzwyczajony do białych piesków. Ona się go troszkę boi chyba. Może za duży dla... My pierwszy raz dzisiaj na spacerze z nim jesteśmy. Także tak obserwujemy, jak on się zachowuje. Chyba... Mała czarna! Mała czarna! Goruś przyjechał z daleka. Dobra, idziemy na mecz. Do widzenia. Do widzenia. Lubi go biegać, nie? To jest to, że ma zarąbisty ruch. Bardzo, bardzo lekkie odbicie. No, choinka. Tam cię nakręcę trochę przy choince, Igor. Stań przy choince. No, patyczek, tak. No, ty lubisz patyczki. On lubi patyczki. No, dosyć kontaktowy jest. Jeszcze będzie trzeba z nim poćwiczyć na ulicy, bo on nie jest kompletnie oswojony z tym, z samochodami, z hukiem aut i tak dalej. No to się nie ma co dziwić akurat. Goruś! Goruś! To ciekawe, co to było. No też jestem ciekawy. No wracamy, idziemy na mecz. Robi się zimno. Minus 2, minus 3. Za tydzień przyjeżdża ciocia Iza, to sobie zrobimy większy spacer. Pamiętasz ciocię Izę? No. Wujka Janusza? No tak, z Zawoi. Pamiętasz? W zeszłym roku byli u nas. Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie. Taką ładną dziewczynkę mieli, małą. Ale mi zimno w Syrii, Goro. Daj mi trochę tego. No chodź, Goruś, chodź. Nie, nie, Goruś cię na barana chyba jeszcze nie teraz. To nie ten czas. A nie, na tamtym już bym mógł wziąć. Ja tylko 37. Ciekawe, jaką fryzurę będzie miał Ronaldo na mecz. Tamta będzie szybsza. Gorusia bardzo zainteresował pan na rowerze. Skaczący u nas. A tu będzie. Którędy? A my tu nie stoimy, Igor. No to prowadź, no bo to jest taka sytuacja właśnie, że sobie stanąłem gdzieś, nie? I nie wiesz gdzie. I zapomniałem gdzie ten. Gdzie żeśmy stanęli. Teraz szukamy auta. Szukamy auta.
No to biegnij. No już pociągnij go, czego szarpnąć troszkę. No nie za bardzo. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Goruś namierzył taką zabawkę. Podejdź z nim do tej zabawki. Zobaczymy, co on zrobi na tą zabawkę. No chodź Goruś do zabawki. No co, teraz go zostaw. Zobaczymy, co jak on się zachowa. Będzie obwąchiwał. Pójdź go na smyczy. Pójdź, zobaczymy. Co. Nie, nie trzeba. No zobaczymy. Obwąchuje. No chodź. Chodź Goruś, chodź. No chodź. No. To koniec spaceru na dzisiaj. Zasuwamy na mecz. Kto gra dzisiaj?